No jak ja się mogę tu czuć? Jak w domu się czuję? Bardzo dobrze. W klubie nie mogę złego słowa powiedzieć, bo praktycznie wszystko, każdy element jest dopracowany do ostatniego, jakby do ostatniego szczegółu, więc to w samych dobrych słowach mogę się wypowiadać. Rzeszów jest piękny, dla mnie zawsze był najpiękniejszy jako miasto. Może ciężko w to uwierzyć, ale wszystko dobrze ze zdrowiem. Wszystko jest okej, mogę w pełni uczestniczyć w treningach, nie mam żadnych jakby problemów, które by mnie wykluczały, więc tylko się cieszyć. Radość jest, bo w końcu przyszłam do mojego ukochanego trenera Barta, który wspiera nas na każdym kroku, więc też i od niego mamy tą energię. A co ja bym chciała zrobić z klubem? Ja przede wszystkim bym chciała, żeby ten sezon był dla nas udany pod względem zdrowotnym, żebyśmy nie miały żadnych kontuzji, bo w zeszłym sezonie w moim zespole były dwie bardzo poważne i no i to zawsze są takie przykre sytuacje, a jak będziemy miały zdrowie, to ja wierzę, że na boisku sobie wywalczymy wszystko, co będziemy chciały i o czym marzymy. Myślę, że jakoś bardzo nie trzeba zachęcać, bo kibice są w Rzeszowie wspaniali i na pewno będą chcieli nas wspierać, ale tak tylko na koniec powiem, że przychodźcie i bądźcie z nami, będziecie nam bardzo pomocni.